Witam was bardzo serdecznie już w trzecim odcinku mojego Zagrajmy w Dark Souls 2. No i cóż, ostatnimi czasy doszliśmy wreszcie do Madziuli, czy jak to miasto by nazwać, Madziury. No i cóż, jesteśmy teraz przy jakimś wielkim pomniku, do którego tutaj podeszłem. Jestem ciekaw, co to jest za pomnik. 11 733 758 zgonów na tym świecie. O Boże, gra miała premierę jakieś 30 godzin temu. What the fuck? 11 milionów. Jakieś 300 tysięcy z haczykiem śmierci na godzinę, ta? Chyba mało osób w to nie gra. You're undead, aren't you? You have that distinct scent, the smell of irreversible fate. This is Madziula. This is Madziula. Settlement. A place where life is almost normal. And in Drang Lake these days, there are very few places like that. Czyli to jest taka spokojna lokacja, tak? Kurczę, przypomina mi to troszeczkę Nexus z Demon Soul'a. I am Solden. And like you, I lost everything. And now I'm here. You probably heard that it was possible to break the curse here. Well, that's not true at all. There's nothing here for you, me, or anybody. Do you know, even I'm not certain, but I'm told that the soul is the essence of life itself. Anything living, sentient or no, supposedly has one. What we call the curse is traceable to the soul. Do you see what that means? To be alive. To walk this earth. That's the real curse. We undead will never die. And that's quite a predicament, really. Dla ograniczonego ludzkiego mózgu najpewniej tak. There are four beings in this land with giant souls. And wherever you go from here, you'll sooner or later come up against them. Each has a powerful soul and a terrible curse. If that frightens you, then you ought to just give up right now, like I have. Do you ever cry out for help? The journey of an undead is long. You'll face invaders from other worlds at every turn. If you need help, why not proclaim faith in the... When you face danger, the Blue Sentinels will come to your aid. Protection is yours, if you wish. You need only accept their kind embrace. Chcesz przystąpić do przymierza Drogi Błękitu? W sumie jestem tym zainteresowany, ale jestem ciekaw, co to przymierze w sumie oferuje. Jak dobrze rozumiem, jest to jakieś przymierze wspomagające początkujących graczy, czyli w sumie dla mnie może być całkiem w okejeczkę. Też chyba można przymierze opuścić w każdym momencie, więc tym bardziej je przyjmiemy. A ta gadka o tych czterech potężnych istotach... wam też śmierdzi forkingiem z takiej pewnej pierwszej części gry? Nie kojarzę, ale... no, coś tak jakoś tak czuję nawiązanie. Przystąpimy sobie do przymierza, zobaczymy jakie to będzie miało efekty w przyszłości. Przystępujesz do przymienia, otrzymałeś błękitna pieczęć. Watch over us in their benevolence. Let the sentinels cradle you in their embrace. Ja mam teraz logo najpierw tego przymierza w lewym górnym rogu. Ponadto jestem ciekaw, czy... Nie, czym jest ten przedmiot, który dostaliśmy? Dostaliśmy... Gdzie to jest, któreśmy dostali? Chodźcie, to może być pierścień nawet, jeśli nie mylę. Tak, to jest pierścień. Pierścień przymierza apostołów błękitu. A co to jest? Pierścień przymierza Drogi Błękitu znacznie zwiększa punkty zdrowia. Droga Błękitu nie jest w pełni rozwiniętą religią. To skromna modlifa popularna wśród osób potrzebujących pomocy. Gdy mroczne duchy atakują z apostołów Błękitu, ci mogą otrzymać pomoc władców innych światów. Wow! To jest serio duża pomoc. Ja ten pierścień sobie założę, bo tak. Licząc z tego, że dają nam punkty zdrowia, czyli mamy za darmo pierścień zwiększający HP.
wskazuje, że pewnie niewiele. Zresztą można to łatwo sprawdzić. Mamy teraz 801, a z tym bez tego mamy ile? Aha, bez tego mamy... No, w sumie daje 29, jak dobrze liczę, bo jakieś procentowo z 5% pewnie, więc no nie jest super źle. Ale poza tym, że daje HP, to jeszcze jak ktoś nas najedzie, zaatakuje nas jakiś inny gracz, PvP, to wtedy będziemy mieli szansę otrzymania pomocy od jeszcze innego gracza. Lidery zatarte i niemożliwe do odczytania. Może to coś wspólnego z jakimś DLC-kiem czy bossem będzie, albo jakąś tam nową lokacją, kto wie, smutek. No tak, jak ktoś tutaj pewnie zeskoczył, to spotkał go smutek, bo zapewne tutaj na dole nic nie ma, a jak się skoczy, to... A jak się skoczy, to chyba wiecie, co się stanie. Jestem ciekaw, czy jakichś przymiotów nie ma poukrywanych, bo miejsce wygląda co najmniej podejrzanie. Nie spadnę, znając moje szczęście. A, dobra. Patrzę, czy jakichś przedmiotów nie ma. No bo serio, patrzcie, jak to miejsce podejrzanie wygląda. No nie oszukujmy się. Wygląda na idealne miejsce na schowanie jakiegoś takiego, może można początkującego, ale jednak przedmiotu. Dotknij plamy krwi. Czemu ci ludzie tak ubóstwiają skrać z tych urwisk? Nie mam pojęcia. Już nawet nic nie ma, chyba. Ja, samobójcy. Pewnie czytaj notatki w stylu zeskocz tam, zeskocz. I skoczyli, no i klej było. Jestem ciekaw, ilu z tych 11 milionów śmierci jest spowodowanych spadnięciem w przepaść. O tej pewnie ktoś przybierał przedmiot i przodkował zupełnie skoku. Tak zgaduję. Matek, jak widzicie, mam 1310 dusz, ponieważ zjadłem te dusze, które mieliśmy. Jedna dała 200, druga 800. I teraz rozjedziemy za te dusze poziom, ponieważ faktem może powinienem te dusze zachować na coś innego. Jednakowoż, śmiem twierdzić, że mam za mały poziom, żeby cokolwiek innego móc nosić. Tu jest problem. Jak pamiętam, miecz wymagał chyba 9 siły i 7 zręczności, coś takiego, więc sobie ją siłę rozwiniemy. Jestem ciekaw, czy coś się w statystykach pozmieniało, czekajcie chwilę. Coś się pozmieniało, witalność jest od zdrowia tylko i od odporności na skamienienie. Wytrzymałość jest od równowagi i od obrony fizycznej, od energii i od życia. O, więc wytrzymałość stała się lepsza w tej wersji, ponieważ w pierwszej części była tylko od energii i równowagi, a to jeszcze obronę zwiększa fizyczną, a także punkty zdrowia. Może wszystko zwiększa punkty zdrowia. O, wszystko zwiększa punkty zdrowia, ciekawostka. Czyli w tej części wszystko zwiększa punkty zdrowia, jeżeli dobrze rozumiem, bo cały czas są podkreślone ten sam kolor. Czyli możliwe, że w tej części głównie HP zależy od poziomu, a w mniejszym stopniu od witalności, w przeciwieństwie właśnie do jedynki. Dostrajanie ono służy do tego, że jak jesteśmy magiem, to musimy mieć miejsca, na które możemy założyć te zakręcia, których będziemy mieli tam określoną ilość, prawda? Czym wyższy poziom dostrajania, tym więcej tych miejsc. Oczywiście nie co poziom dostrajania mamy jedno miejsce więcej, tylko co kilka poziomów. Ponadto też widzę, że w tej części dostrajanie wpływa na zwinność i pewnie na szybkość poruszania się, a także na szybkość rzucania. Bardzo fajnie. Siła na siłę ataku i na obronę fizyczną. Zręczność jeszcze na obrażenia bonusowe chyba od trucizny i kwasu. ADP. Nie mam pojęcia, co znaczy ADP, ale jest to chyba odporność, bo zwiększa nam wszelką odporność. Inteligencja w tej części też na szybkość rzucania wpływa także na obrażenia od magii, ognia, mroku. No i to jest wrat, to pewnie wiara, która wpływa na to samo, tylko jeszcze obrażenia błyskawicy. Ponadto oczywiście wiara jest potrzebna, żeby używać cudów jakichś potężniejszych. Bo są ogólnie trzy rodzaje magii. Magia, czyli taka ogólna magia, która wymaga inteligencji jak najwięcej się da i bez postaci, która ma dużo inteligencji, jest praktycznie bezużyteczna. Piromancja, która przynajmniej w pierwszej części bazowała głównie na tym, jak mocno mieliśmy rozwinięty ekwipunek, a nie wymagała właśnie, żeby nasza postać była szczególnie inteligentna. No i cuda, które polegają na wiarze, takie bardziej typowo defensywne zaklęcia, które no bez wiary są praktycznie bezużyteczne, jak mamy dużo tej wiary, natomiast no potrafią nas nieźle wspomóc jakimiś dodatkowymi punktami zdrowia, większą wytrzymałością czy innego typu, tego typu defensywnymi bonusami. Who are you? Oh, it doesn't matter. Just help me open this door. I packed my tools in here, seeing it was vacant. But now somebody's gone and... Okej, ktoś ci zamknął drzwi, tak? Zamknięte, to super. Jestem ciekaw, czy gdzieś w tym mieście jest klucz od tych drzwi. Czy może trzeba jakoś się okrążyć, czy jak? Kto wie, może się coś od środka da otworzyć, nie wiem, może jakieś tu przejście jest? Kurczę, nie wiem. Wymagałoby... sprawdzenia. Może jakoś od tyłu można wejść, sprawdźmy to. Stacio, turlej się, bardzo dziękuję. O, czy tu jakoś od tyłu można wejść? Raczej nie, chyba że w tamtym płocie jakoś na hardcora. No cóż, może klucz gdzieś znajdziemy w tej lokacji, a w ostateczności może będzie gdzieś ten... O!
tu się nie zmieścimy, dobra. Może będzie gdzieś potem w grze, diabeł wie. Jestem ciekaw, czy tych sznurków nie da się przeciąć. Chyba nie. A nasz miecz czego konkretnie wymagał? Sobie tak przypomnę na szybko, że nie mogłem go nosić. Aha, aż 10 siły i 9 zwinności. Ja myślałem, że 9 siły i iluś tam zwinności. Wow. No to jeszcze mieczyka sobie dłuższy czas nie ponosimy. Okej, tu mam jakiś przedmiot. Tylko, że jakiegoś powodu nie mogę się do niego dostać. Może tędy przejdę, będzie prościej. No, skrzynki, zobaczcie. Oh, I'm dead, are we? What the fuck? Gadam ze ścianą! Just about ready to fall apart, I'd say. Not exactly the time to be chatting with a cat. Z kotem, tak? Aha, czyli gadam z kimś, kto jest za ścianą. Okej. Well, suit yourself. Oh yes. You may call me Shalqua. Enchanté. So, what did you want anyway? Ooh, you smell wonderful. Gadam ze ścianą, która jest kotem. Okej. Takie rzeczy tylko w Dark Souls. Co mogę ciebie kupić? Jakieś pierścienie, złego oka, o to znamy go z jedyneczki, pochłania peczet wroga, jeżeli go zabijemy. Takie coś jakby lifesteal, tylko że dopiero jak zabijemy przeciwnika, to otrzymujemy część jego punktów zdrowia. Zmniejszenie damage'a od upadku, łatwiejsze wykrywanie przez przeciwników, raczej bezsensowne dla nas. Ułatwia łączenie z wyznaniem tego samego boga, o to jest całkiem przydatne pewnie, gdybyśmy chcieli przeprowadzić kooperację z kimś, kto jest tej samej wiary. Na przykład można powiedzieć z jakimś tam kolegą sobie zrobić tak, że dołączymy do jednego boga i pewnie w ten sposób będziemy mogli się łatwiej połączyć w koopie. I pierścień, który pozwala słyszeć głosy innych graczy, pewnie przez tą całą komunikację głosową. Ponadto widzę 10 kości wiązanych do domu, czyli pozwalających nam się cofnąć do ogniska od ostatniego. Pryzmat, który wskazuje światło i emituje drogę. Czaszka, która przyciąga wrogów określonych. No i talizman, który wyłącza jest na pewnym obszarze. Nie wiem, mogę puścić przymierze u niej. Mogę zacząć listę przymierzów i moją rangę w nich. Czy przymierzy. Everything will crumble and waste away. Isn't it wonderful? Nothing suited you, I presume. Well, that's dismaying. Ciekawie się gada z kotem, muszę przyznać. Weźmy ten przedmiot nareszcie, klejnot od życia się przyda na pewno. Zwłaszcza, że dwa głupio zmarnowałem, ale mamy 15, więc jest całkiem porządnie. Ale mielibyśmy 17, no cóż, co poradzić. Głupi nie siedzą, sami się rodzą. I wow! Kocie! Dlaczego ja z tobą przez ścianę gadałem? Chyba kto nie jestem nieumarłym, więc masz ciekawe gusta, jeżeli chodzi o zapachy. No cóż, domyślam się, że moja postać nie pachnie zbyt pięknie w tym momencie. W ogóle widziałem gdzieś filmik, w którym gościu zabijał tej NPC z tego miejsca. No właśnie wiem, że tutaj są ogólnie NPC. I w tym filmiku widziałem, że ten... Ej, to chyba mnie atakuje, ej, to mnie atakuje! To mnie goni! Shit! Gonią mnie świnie! Co jest? Co jest? Świnie mnie atakują! Co się dzieje? Jakie twarde świnie! Co jest? Świnie supermeny! O, w dupęcję jeżozwierzęcia! Super świnie, kurczę! Jeszcze ciężko je trafić! Ej, no bo jeszcze świnie zabiją, nie będzie zbyt przyjemne, powiem szczerze. Ja pierdzielę, super świnie! Który się nie da trafić z tej broni! Dobra, z tą bronią sobie może odpuszczę walkę z nimi. Nie mam jak ich trafić po prostu. Dobra, chcę wyłączyć to cedowanie auto. Powiedziałem, że chcę je wyłączyć, dziękuję gro. Boże, świnki do pokonania! Tylko, że faktycznie ja z tą bronią nie jestem w stanie im wiele zrobić, bo jest za krótka i nie jestem w stanie uderzyć aż tak nisko. Wow. Są takie świnie do pokonania. Myślałem, że to miasto będzie bezpieczne, a tu widzę, że w sumie jest bezpieczne, ale wow. Są świnie. To są groźne. Groźne świnie. Chyba jakieś kolejne przejście do jakiejś lokacji pewnie jest, jakiejś innej. W sumie nie jestem, będzie teraz się udać, bo z tego co słyszałem, z tego miejsca odchodzi dużo lokacji. I też mi ktoś napisał, że niektóre ściany w tej grze, bo może i wszystkie, nie jestem pewien, można otwierać za pomocą klawisza X, a niekoniecznie bijąc w nie. Czy X, czyli A, tak zwanego. Hello there. Well, welcome to my shop. I'm Morlin. And I sell armor. Oh, sorry, Please do have a look at my wares. I could really use the business. If you'd be so kind.
No i niestety nie stać, przyjacielu, ale o nim też słyszałem pewną ciekawostkę. Have you been there? It's a lively place, vibrant with trade. Very competitive, of course. And you have to grease the wheels to get anywhere. But I didn't have the funding for that, so I left home in hopes of striking gold. It's been years since then, and I've made very little headway. I don't even know why I'm still here. Everything's all run down and dying. It's terrible for business, really. A ciekawostka z nim jest taka, że czym więcej pieniędzy mu damy, czyli kupimy od niego czym więcej towarów, tym on będzie coraz bogatszy, a ponadto chyba też czym więcej pieniędzy mu damy, czyli dusz, tym będzie miał lepszy asortyment. Takie dwie ciekawostki ode mnie. Chyba ta skrzynia nie jest pułapką. Przynajmniej nie powinna być pułapką. A znajdziemy w niej oddanek Titanitu. Kolejny do lepszej, bardzo fajnie. Są jakieś książki. A, słyszałem, że któraś z tych książek podobno też jest jakimś nawiązaniem do jakiejś książki popularnego autora, czy coś takiego. Tej skrzynki się otworzyć nie da niestety. No cóż. Nie wszystko w tej grze jest interaktywne. O, i pojawiły się informacje. Przed tobą skrzynia. Dobra robota. Przed tobą kłamca. Właśnie czym więcej pieniędzy mu damy, tym ma lepszy asortyment i tym, no tym też troszeczkę zmienia się jego lokal, ale o tym to potem. O tym to potem. Jak powiedziałem, ja w tą grę nie grałem, ale takie właśnie ciekawostki troszeczkę znam z opowiadań albo osób, z którymi tam w jakiś sposób się komunikuję, albo po prostu z tego, że przychodzę do kolegi, a on oczywiście teraz z Dark Souls 2, bo gra jest bardzo popularna. Dobra, idziemy na dół. I tutaj właśnie pokazał też, że można tutaj przedmiot znaleźć. Tym jest fragment butelki, jest Tusa. Też tej wiadomość, przed tobą boss. Czyli te świnki to jest boss, ta? Czaję. Okej. Okej. A to jest dół z 300. Z 300. This is Sparta! Dokładnie. Tak powinno być. Nie mamy kogo kopnąć. Shit. Też nie wiem, czy w dwójce jest kopnięcie dalej. Ja, no dobra. Teraz co powinniśmy zrobić? W ogóle powinniśmy sobie estusy przypisać do tego. Do naszego ekwipunku, bo nie miałem przystępnych estusów. A je trzeba przypisywać, tak samo jak w pierwszej części. Estusy różnią się tym od kreatów życia, że... Wow, jest tylko jeden na start? Co, kuźwa? O Boże, jest tylko jeden estus na start. Ja pierdziele! Straszne! Estusy różnią się tym, że w przeciwieństwie do właśnie kreatów życia mam ich ograniczoną ilość, jak widzicie zresztą. Nie jest tak, że jedną butelkę mam, bo jedną znalazłem. Po części tak jest, jak macie o co chodzi. One się odnawiają, te butelki. Ile ich mamy, tyle możemy ich odnowić. I żeby je odnowić, trzeba się dojść do najbliższego, do jakiegokolwiek ogniska i... Jak się zepsują potwory, to i nasze fiolki się odnowią. Właśnie patrzyłem, że ona ma napis ulepsz butelkę Estusa, więc tutaj właśnie to zrobimy. Chcesz dać fragment butelki Estusa? Tak, chcę dać. Jestem ciekaw, co nam to da. Bo ogólnie można zwiększać ilość miksturek. W jedynce to się robiło po prostu ulepszając ogniska. Tutaj chyba się robi to po prostu znajdując kolejne butelki. Aha. A też ponadto, że możemy zwiększyć ilość butelek, możemy zwiększyć ich jakość. Na przykład może być butelka Estusa, butelka Estusa plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 i tak dalej. I to się w jedynce robiło, dając specjalnym NPC-om specjalne dusze, tak zwane dusze właśnie Fire Keepera, Strażnika Ognia. A w tej części nie mam pojęcia, jak to się robi, więc zobaczymy. Widzicie, że dość szybko znajdziemy jakieś ulepszenie od tych starych butelek. I teraz pytanie, gdzie powinniśmy iść? Tutaj to miejsce wygląda dość ciekawie, pójdźmy tutaj. Ciekawe, czy jakichś przedmiotów nie pomijam, bo twórcy właśnie mówią tak chamsko przedmioty chować. Tak powiedzmy, że biegnij graczu, wcale obok ciebie nie leżało milion przedmiotów. O, 5 kości wiodących do domu. Uważaj na gest, uważaj na kłopot. Kamień zwycięzców. Ofiaruj kamień czci, przystąp do przymierza. Uważaj na kłopot, to brzmi niezbyt fajnie, uważaj na gest. Uważaj na gest, nie rozumiecie za bardzo. No dobra, wyjdźmy stąd. Powodzenia. Tak, tych właśnie wiadomości jest masa w tej grze. Dlatego właśnie ubóstwiam taką właśnie interakcję z multiplayerem. Żałuję, że w jedynce nie mam problemy z Games for Windows Live. Tutaj na szczęście już tego nie ma. Boże, jakie jestem wdzięczny From Software, że tym razem nie dali Games for Windows Live. Ale jak wspomniałem w pierwszym filmiku, fajnie tego to zrobili, że po prostu Games for Windows Live umiera.
bo zostaje zamknięte za jakieś tam miesiące. Tu jest zamknięte? Okej, dobra. Ruszmy się wreszcie z tej całej Majuli, bo tutaj spędzimy 30 lat jeszcze, jak to dalej pójdzie. O, ktoś mi napisał, żebym się cofnął i spróbował tą ścianę wcześniej otworzyć tym, otworzić X-em. Bo podobno... Nie jest pewien, że ta ściana jest prawdziwa, ale że ty właśnie nie otwierasz się uderzeniami, tylko klawiszami niektóre ściany. Nie jestem pewien, nie jestem prawdy, może ktoś was trollował, ale sprawdzimy. Dobra. Ta ściana była chyba gdzieś tutaj, nie? Tutaj, jak dobrze kojarzę. Nope. A czyli teraz kupuję coś. Spróbujmy klikania. Nope. Wypijmy tylko sobie Estusa. No dobra, nic tam mnie to nie dało. Czyli tu naprawdę nie ma ściany. Zostałem perfidnie strollowany. No cóż. Dobra. Idziemy dalej. Zresztą nie pierwszy, nie ostatni raz zostałem strollowany. Tam widzę przedmiot. O, tam jest zejście w ogóle. Ej, paczajta. Tam jest zejście, to może być interesujące naprawdę. Pójdziemy tam. Odnowimy sobie Estuska i idziemy tam. Mi się tak wydaje, to będzie chyba najlepsza decyzja w tym momencie. Czas się wreszcie ruszyć z tej Majuli, bo zanim ktoś napisze, że cały odcinek spędziłem tylko w Majuli. Ruszymy się ten kawałek, bo już tak skończę odcinek, bo czas się pewnie powoli tu kończy. No ale cóż, idźmy tutaj, zobaczmy co tu się dzieje. Ludzie umierają, pewnie skakali z tego. A, próbowali tutaj się dostać. A właśnie, jak tutaj się dostać? Dobre pytanie. Bo tam myślałem sobie, że tutaj. O, pewnie wskoczyć można, nie wiem, możemy spróbować wskoczyć. Czekajcie. O, dobra, nie w ten sposób. Mam problem ze sterowaniem moim padem, nie wiem dlaczego tutaj. Jeżeli chodzi o szarże takie typowe. Nie. Czekajcie, no wykonuję skok teraz? Tak, to jest skok. Czy może trzeba tam z góry po prostu zejść, to też taka opcja. A, prawie się udało, czyli nie, trzeba tędy najpewniej. Jeszcze raz spróbujemy. Jeszcze raz, ostatni raz, kochanie, powiedz. So fucking close. Powiedz mi, kiedy znowu cię zobaczę. O, o, o. A propos właśnie, kiedy cię zobaczę, lornetka. Wspaniały widok. Uważ, plecy, wbiła dla przedmiotów. Morgenstern i święty dzwonek kapłana, czyli podstawowy pewnie inwentarz tego kleryka. Ciekawe, że ten młotek będę w stanie nosić, bo byłby lepszy od mojej aktualnej broni. Oczywiście, że nie. O bożyszcze, 15 siły 7 tego. O Boże. O Boże, dzwonek kapłana też nie jestem w stanie nosić, bo pewnie służy do cudów, a ponadto pewnie, jak się domyślacie, wymaga dużo wiary. A mamy lornetkę, epicka broń, nie? Mogę z nią tylko skorzystać? Spróbujmy. Czekajcie, nie wiem, może R-kom? Jaki zajebisty widok, nie, z lornetki to jest zupełnie inna liga. Czyli każdy klawisz to będzie zoom, okej. Okay. Weźmy do wyposażenia i załóżmy nasz... Ej, ten miecz nie mogę nosić, tylko czekajcie na skuteczność używania tego przedmiotu. Czyli będę mógł go używać jakoś tak sensownie, czy nie? Bo w Dark Souls 1 było coś takiego, że jak nie mogliśmy używać przedmiotu, to nieważne miał damage'a, byliśmy więcej po 10 damage'a z niego, więc używanie go było zupełnie bez sensu. Nieważne jak ta broń była mocna, nieważne jak mało nam brakowało i tak biliśmy z tej broni jedno wielkie pi, tak powiem. A dobra, boję się, że nie będę mógł nic zbić, to będę bił sztyletem, póki co. Zobaczmy, co jest w tym miejscu, jednakowoż. Miejsce wygląda dość podejrzanie. Co tu pisze na tej informacji? Guest. Guest? Nie, może to jest mimik. Nope. To nie jest mimik. A co będzie w środku? Może jakaś broń? Zardzewiała moneta. No okej. Okay. Zardzewiała moneta, brzmi bardzo sensownie. Tutaj jest jakaś ta. Przed tobą... więc bicie na miazgę. Nie, trolują mnie chyba znowu. Próbuję... Nie chciałem biecie w Tusa, Boże. Też czasem podobno jest coś takiego. Słyszałem, że niektórymi typami gracze przeszkadzają. Bo ścianę chyba się niektóre otwiera tym samym klawiszem, którym się te... którym się wiadomości odczytuje. No dobra. I znowu nie potrzebuję tego Estusa wypiłem, ale mniejsza o to. Pójdźmy z tym jednym Estusem. Chcę po prostu zobaczyć, co tutaj w ogóle jest. Jest tutaj brama, tak? A tu jest kolejne przejście. Przed tobą dźwignia na prawo. Zachowaj spokój i chwalmy słońce. Dobra, więc otwórzmy tą dźwignię i uwolnijmy Hugolinę i dzieci. Tutaj nic nie ma. Otwieramy tą kartę tutaj, czy tą kartę po prawo? Przeczytaj wiadomość. Uważaj na bezczelność. Bezcelowość. Ciekawostka. Dobra, tu jest kolejna dźwignia, jakby co. Chodźmy tędy, powiedzmy, że tą drogę biorę jako pierwszą. Ta lokacja wygląda dość strasznie, więc boję się, że wybrałem złą trasę.
Boję się, że wybieram jakąś trasę dla powiedzmy, no nie wiem, graczy z 30, 40 soul levelem. Ach, oby nie, oby nie. Oby nie. Ach, już się boję jakichś wyskakujących tutaj pirani z wody, innych ryb, gigantów, hydr i tym podobnych potworów. Widzę wodę, to już, woda już gdzieś świadczy o lokacji, o tak. Ach, pamiętam moje przygody z Popielnego Jeziora w jedynce z 2 dni temu, to było straszne po prostu. O, derp. Ty nie jesteś też wimikiem, skrzynko. No dobra, to ci otworzymy z chęcią w takim razie. Kukła człowieka, zajebiście. Zajebiście ci kukła człowieka. Bardzo mi się przyda kukła człowieka, ojojoj, na pewno. Tylko nie mam dużo zdrowia, więc póki co w człowieka się nie zmieniam, bo nie widzę sensu. O, to już wszystko w tym miejscu. To jest takie to zejście, ale w sumie nigdzie nie prowadzi, nie? Czy to jest podejrzane kapkę, wiecie? To jest kapkę podejrzane, jak dla mnie. Pytanie. Nie ma jakiegoś kurcze właśnie Illusion Walla? Nic tutaj takiego nie ma. Wygląda jakby miał być. No tak jakieś podejrzane jest to miejsce. Nie, może coś tu potem będzie, bo koniec końców świat Dark Souls się zmienia dość interaktywnie w miarę postępów fabularnych. Gdzie pojawiają się NPC itp. itd. No i dobra, dochodzimy wreszcie do jakiegoś otwartego miejsca. Przeczytaj wiadomość, co tu pisze. Rozglądaj się uważnie i uważaj na odwrócenie wzroku. Czyli uważać na podpuchy, tak? No dobra. O, to jest jakaś jaskinia, już tutaj nie pójdziemy od razu. Przód. No dobra. Nie wiem, co to ma oznaczać. Przed tobą skarb i wad dla grubas. Dotknij plamy krwi, jak ty zginął, pokażcie mi. Aha. Ktoś chciał sprawdzić, jak bardzo tu jest głęboko. No i udało mu się. Okazało się, że jednak za głęboko. Tutaj wiadomość, prawo przedmiot. Dobra, już pozabialiśmy. Możemy iść dalej. Tam widzę kolejny przedmiot, ale też widzę jakiegoś wroga. Nie mogę go stąd jeszcze namierzyć, co prawda, ale już go widzę. Dual building, poproszę. Nakierowujemy i w plecki! Wow! Jaki box, co? 409 obrażeń? What the fuck? Wow, ci przeciwnicy są strasznie żałośni, skoro aż te damage'a im bijemy. Jak tutaj ktoś mógł zginąć? Ja pierdzielę. A czy teraz tak pewnie mówię, a zaraz zdeknę do jakiegoś takiego zombiaka pojedynczego. Klejnot życia, super, kolejny, ekstra, ekstra. Cieszę się podwójnie. No i dobra, to chyba... O, ognisko. Myślałem, że jakiś skarb kolejny będzie. Dobra, w takim momencie zakończę ten odcinek w takim razie. To jest dość sensowny moment. No i cóż, mamy tutaj możliwość podróży do Majuli przy okazji, do przesionka nawet, super. Ja wam dziękuję za oglądanie, do następnego razu, na razie i cześć, ludziska.